Wasz system sprawia, że jestem w stanie wyczarować w swoim ogrodzie pokój, a może nawet całkiem spory salon, w którym mogę funkcjonować właściwie od wiosny do późnej jesieni. Jak to działa? Ile czasu potrzebujemy, żeby coś takiego stworzyć? Tak, tak jak Pani mówi, tutaj potrzebujemy Pani pomysł, nasz zespół montażowy, naszych projektantów i generalnie to wszystko możemy domknąć od A do Z w 2 miesiące. Możliwości jest sporo, bo może to być albo przeszklony taras, który ochroni nas, osłoni od wiatru, od deszczu. Mogą to być też takie lamele, jakie mamy tutaj za sobą. Lamele, które pozwolą osłonić się przed promieniami słońca, ale też na przykład przed ciekawskimi spojrzeniami. Dokładnie tak jak Pani powiedziała, ta lamela tak ma funkcjonować. Ona nas chroni od spojrzenia sąsiadów, chroni nas od słońca, blokuje dopływ wody w postaci deszczu, blokuje śnieg, wiatr. Stawiam taką tezę, że częściej jednak pojawiacie się w tych domach, które zostały jakiś czas temu zaprojektowane i po jakimś czasie użytkownicy uświadomili sobie, że czegoś brakuje, że brakuje tarasu i wtedy nie trzeba robić wielkiej rewolucji, można wpisać się w to, co mamy. Dokładnie. Tutaj to rozwiązanie jest o tyle fajne, że zbudujemy spokojne takie zadaszenie tarasowe w miejscu, które jest już dość często użytkowane, gdzie po jakimś czasie spędzonym na dworze, na ogrodzie, okazuje się, że brakuje nam tego dachu nad głową i chcemy ochronić przykładowo swoje meble i swoją rodzinę właśnie od takiej aury jesienno-wiosennej, czy też deszczowej, czy też zimowej. To oznacza, że jeżeli mamy na przykład taki taras zupełnie niezadaszony, to będzie idealne rozwiązanie dla nas. Dokładnie. Zaczynamy od zadaszenia i w dowolnym momencie możemy to rozwinąć poprzez właśnie zabudowę szklaną, czy też żaluzjową, czy też rolety. Tutaj tych rozwiązań jest mnogo, ale warunek jest taki, że skupiamy się na rzeczach już przez nas opanowanych. Myślę sobie, że chłodna jesień albo niezbyt mroźna zima właściwie nas nie ogranicza. Jeżeli zainwestujemy w jakieś nawiewy, to chyba nawet w tym czasie możemy spędzać czas na tym naszym dobudowanym tarasie. Ogólnie tak. Taki taras z wykorzystaniem jakichś ogrzewaczy zewnętrznych, spokojnie możemy wykorzystywać przez cały rok. Oczywiście zimową porą ten komfort użytkowania nie jest tak fajny jak jesienią czy wiosną, ale jednak spokojnie mamy przez cały rok to pomieszczenie zamknięte i możemy doraźnie z niego skorzystać. Tak naprawdę ogromnym atutem jest to, że właściwie nie potrzebuje wiele czasu, żeby z takiego rozwiązania się cieszyć, a to oznacza, że jeżeli ktoś nas teraz obejrzał i wymyślił sobie, że przyszłą wiosnę chciałby spędzić już na przykład w takich warunkach, to może przyjść do Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu do niedzieli, porozmawiać z fachowcami i upewnić się, czy takie rozwiązanie faktycznie w jego przypadku również będzie strzałem w dziesiątkę. Dokładnie tak. Zapraszamy.